Jesteśmy w okolicach Kwidzyna, w miejscowości Baldram, około 3 km na północ od miasta, gdzie w ramach zadania PSG, jakim jest aktualizacja szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 do 50 tysięcy, wykonujemy otwór reperowy do głębokości 99 metrów. Otwór ten za zadanie ma odwiercenie osadów morskich interglacjału hemskiego oraz osadów maksymalnie kompletnego zlodowacenia Wisły. W tym obszarze rzeczywiście mamy szansę na osiągnięcie obu celów, dlatego w tym miejscu to wiercenie zostało zlokalizowane. Pełne 99 metrów pobieramy do skrzynek, z których w miarę możliwości dostępnego materiału pobierane są próbki do badań już szczegółowych, do datowań wieku bezwzględnego, do badań palinologicznych, badań izotopowych. Wszystkie te badania już będą wykonane oczywiście na miejscu w laboratoriach Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geologicznego. Jesteśmy praktycznie pewni, że sukces mamy zagwarantowany. Na pewno znaleźliśmy osady morskie interglacjału hemskiego. Na pewno mamy dosyć kompletny zapis osadów, a co za tym idzie, zmian klimatycznych zachodzących na tym terenie przez ostatnie 130 tysięcy lat. Już w tym momencie. Miejsce, mam nadzieję, że spełni wszelkie nadzieje w nim pokładane.